Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym Państwu przedstawić dzisiaj doświadczenie, które nazywa się lustro srebrowe, bądź możemy to doświadczenie również nazwać jako próba Torresa. Aby wykonać to doświadczenie, w pierwszym etapie do roztworu azotanu 5 srebra, który znajduje się tutaj w zlewce, dodajemy porcjami niewielkiej ilości wody amoniakalnej. Po dodaniu pierwszej porcji wody amoniakalnej zauważyliśmy chwilowe zmętnienie roztworu. Zaszła tutaj nam początkowa reakcja, której produktem tej reakcji był tlenek srebra 1. Minęło 5 minut, wyciągamy naszą zlewkę z łaźni wodnej i możemy się teraz przyjrzeć, że na ściankach naszego naczynia, czyli na ściankach naszej zlewki, osadziło się piękne, metaliczne srebro, dając tak zwane lustro srebrowe. Jakie możemy wyciągnąć wnioski, jeżeli chodzi o to doświadczenie? Wcześniej do wodnego roztworu azotanu 5 srebra dodawaliśmy wody amoniakalnej, powstał tak zwany odczynnik Torresa. Jeżeli do odczynnika Torresa dodamy aldehyd, w tym przypadku nie dodaliśmy czystego aldehydu, tylko cukier w postaci glukozy, który zawiera w swojej budowie grupę aldehydową, to jon, który nam tam powstał, czyli jon diaminosrebra 1, został zredukowany do metalicznego srebra. Jak widzimy, nasza reakcja została przeprowadzona w sposób prawidłowy, ponieważ na ściankach naszego naczynia osadziło się lustro srebrowe. Jeżeli byśmy mieli jakiekolwiek zanieczyszczenia, to wytrąciłby nam się czarny osad. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania naszych następnych doświadczeń.